Siemano, siemano. Cios, no, Genshinka. Dawno nie byliśmy na streamku ani na YouTubie. Ale chciałem sobie akurat wejść, zobaczyć, zalosować. Akurat miałem taką opcję, żeby sobie zalosować trochę 50 sztuk, rzucić sobie wishów na Navię, bo nie miałem Navi, a chciałem ją bardzo mieć. Ale jak zobaczyłem, że teraz będzie dostępna Yelan, która ma rangę SS. I jest bardzo dobra do eksploracji i do fightów, na jako sub DPS, z tego co patrzyłem, co oglądałem. Myślałem też o Emilii, ale Emilia ma rangę S. I mi się wydawało, że z tą Jelanką będzie mi lepiej szło. Dobrze teraz wyszło, że akurat jest Yanfei na dodatkowym losowaniu. Nie da mi to nakiś do dodatkowej postaci, nie mam dużo tych postaci. Ale akurat Yanfei, jak możecie zobaczyć, ja mam na 90 poziomie. Broń mam na 90. Do tego mam jeszcze tutaj seciki bardzo fajne, mi się podobają. Na 20. I nawet nie takie złe takie statystyki mają. Na pewno byłoby są lepsze, ale podobają mi się. 3% procentówki. Tak samo tutaj chyba. Nie, crit rate def. Atak 46. Tutaj mam zapewne pod pyrodamage na mojej Yanfei. No, pyrodamage, ale tu ma crit rate 10%, crit damage 20% i energy recharge 11%. I do tego pyro. To jest dla mnie fajny itemek. Tutaj tak samo mam crit damage, atak i crit rate. To bardzo przyjemnie mi się nią gra, jako mój main DPS. Ale mam ją na pierwszym konstelacji. To jakby mi wypadła, to bym był bardzo zadowolony. Używam teraz sobie swojego gaminga, ale tak samo teraz Razor jest dostępny i będę chciał coś go ulepszyć. Też na konstelacji 0 mam, ale chcę wbić go, bo do tej biblioteki, którą dodali, nie mam 8 postaci takich dobrych, żebym mógł sobie je używać cały czas. No, i tu właśnie gaming. Gaming dla mnie fajna postać. Raz, dwa, trzy. I bang. Mam go na 6 konstelacji. Przyjemnie się nim gra. Fajne hiciki wpadają. Jak tak wskoczysz przeciwnika i ubije wszystko na raz. A my chcemy sobie teraz coś mu wziąć. Do pomocy. Na pewno, jeśli nawet nie będę używał Yanfei, to chcę ją mieć na przyszłość, żebym miał ją w miarę do kolejnego teamku, bo wiem, że patrzyłem na sobie na takiej stronce, że dużo lepszych postaci jest właśnie, które z nią gra. Ja mam mojego Xingqiu, że wiecie, biorę sobie, wchodzę z Xingqiu, daję sobie ulcika, daję sobie E dwa razy, bo mam w broni reset E. Tego mojego elemental skilla. Regeneruje mu się z powrotem cały skill, a później rzucam Q, bombkę i skok do przodu. I wszystko, i cały czas skok, 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 skok. Fajny gaming jest. Ale my tutaj chcieliśmy sobie zobaczyć, jak to będziemy. Polosujemy trochę. Chcemy tą Yanfei zdobyć. Yanfei chcemy zdobyć, Razora chcemy zdobyć, Xiangling też chcemy zdobyć i Yelan też chcemy zdobyć. Wszystkie postacie, które by nam pasowały, będziemy później mieli je na wyższej konstelacji. Wszystkie trzy postacie mam, to będę zadowolony ze wszystkiego, co nam wypadnie. Będę chciał sobie 50 losów zrobić, bo akurat do Battle Passa, żeby po prostu wpadł sobie Battle Pass 50 wishów, żeby wpadło 1500 punktów. To co? Lecimy z tymi wishami. I mamy naszą Yanfeikę. 50 razy pójdę do sklepu, zobaczę, czy mogę sobie kupić tutaj za Stardusty. Tak jest. Mogę sobie zużyć te Stardusty. Kupię sobie tutaj 5 sztuk. Exchange. I dobrze wszystko pasuje? Tak. Nie będę musiał sobie Primogemów zużywać. Po prostu zużyłem sobie za Stardusty. Tutaj nie będę. Bejdą mogę kupić. I Noelkę. Bejdą, nie mam Bejdą, będę musiał ją kupić sobie później. Kapitan of Crew, item exchange, to jest postać, co nie? Wydaje się, że tak. Będę musiał ją sobie zdobyć, ale zdobyć, po prostu kliknąć i jest kupiona. Dobra, nie mam jej, a przyda mi się na pewno. Dobra, to co? Mamy ile wishów mamy? Fejtów, ile mamy fejtów? 9. Kupmy sobie jednego jeszcze i później będziemy po 10 sobie rzucać. Tak jest. Dziś jeden jest.
Mamy 10 rekomendowany charakter This Gift. Tutaj nic nie mamy już dostępnego dla nas. I wejdźmy sobie do losowanka. 50 razy rzucimy. Zobaczymy, czy coś wypadnie. Może pod koniec jeszcze kolejne 50 rzucę, ale chcę na razie 50 po prostu. Na start, żeby ładnie zacząć. Ewencik się zaczął 17 minut temu. Wy odcinek macie następnego dnia. Ale możecie się pochwalić, czy coś wam wypadło. Czy będziecie losować, żeby zdobyć Jelan, czy sobie odpuścicie akurat teraz. Ja odpuściłem sobie tą, jak ona się nazywa? Ta poprzednia. Mówiłem na początku, jak ona się nazywa? Navię. Navię sobie odpuściłem, żeby sobie po prostu więcej móc rzeczy wrzucić w Jelan. Tak więc pierwsze 10 leci. I zobaczymy, czy nam coś ciekawego poleci. Ravenbow, nice. Żartuję, śmiecik. Za dużo mam tych śmieci, muszę je pozużywać. Trzymam nie wiadomo po co. Mam już na ulepszoną na refinie piątce jeden przedmiot z każdego rodzaju. Mam z tego po 50 sztuk około. Muszę to powyrzucać. O! No i git. Jan Fejka. Aż sobie zobaczę. Co ona tam takiego daje teraz na kolejnych konstelacjach? Bo ją bardzo często, jeśli nie miałem jeszcze gaminga, to Yanfei była moim głównym DPS-em. Fajnie, przyjemnie się biło. Akurat jak miała z Xingqiu, to zadawała autoataczki ogniem, Xingqiu wodą i właśnie cały czas Burning wpadał. Burning. Uuu, druga postać, Razorek. Dobra, Yanfei Razor, na początek przyjemnie, przyjemnie, Stardustów dużo, zobaczmy sobie, co tu oni teraz na kolejnych konstelacjach będą mogli działać. Na pierwszej konstelacji, Yanfei use charge attack, each exhausting scarlet seal reduce stamina cost of discharge attack by 10% i zwiększa resistance against interruption during relays. Czyli koszt zużywania staminy jest o 10% mniejszy. A na tym kolejnym poziomie zwiększa Yanfei charged attack crit rate o 20% przeciwko przeciwnikom, które mają 50% HP albo poniżej. Ha, średnio. Ale zawsze co troszeczkę damage'a w kolnicowej, w drugiej fazie walki będzie więcej. 20% kryta, to już będę mieć około 100% kryta, więc z moich charge ataków będę zadawał krytykami cały czas. Aktywujmy sobie. Czemu by nie? Dodatkowy bonusik zawsze na propsie. U mojego Razora nic nie miałem, a możemy sobie dać mu podnoszenie Elemental Orbów albo Particle zwiększa Razora damage o 10%. Nie wiem, jak Razor dokładnie działa. Co to są te właśnie Elemental Orby? No ale zwiększamy. Przetestujemy go. Jeszcze trochę mu levela podbiję, jakieś artefakty mu wrzucę i będziemy jego testować, bo od elektropostaci żadnej nie mam. A się jakaś by tam zawsze przydała, bo jak chodzę po Inazumie, to zawsze, zawsze dobrze mieć jakąś elektropostać. Nawet te Sakura Bloomy sobie zbierać nią cały czas. Dobra. Pierwsze 10 poleciało. Losujemy kolejne 10. Będzie teraz 20 lat. Coś czterogwiazdkowego na pewno wypadnie, ale co? Nie chcę itemków, bo itemki czterogwiazdkowe to są lipne, bardzo słabe. Ale postać jakaś by jeszcze się przydała. Dobra. 3 słabizna, słabizna. Do tego sharpshootery to wszystko. O! A! Mówię, że przydałaby się postać. Tej broni jeszcze nie miałem. Nie wiem, co to jest. Claymore'u wygląda jak Claymore, taki długi mieczyk. Nie mamy właśnie Claymore'ów. Mam aby jeden w miarę dobry Claymore z atakiem dla mojego gaminga. Ale właśnie by się przydał jeszcze jakiś. Może, jeśli by był lepszy, to bym właśnie na gamingu podmienił go. Zobaczę zaraz, co to za Claymore. I w zasadzie to by było na tyle. Postać żadna nie wypadła. Ale cóż to za Claymore? Elemental Mastery! Rain Slasher! Ja mam pod atak mojego Claymorka na moim gamingu. Zwiększa damage przeciwko
Oponentom Affected by Hydro or Electro. Cały czas używam na start mojego Xingqiu. To cały czas zadaje Hydro damage. Kozak. Jeśli jakbym go zrobił sobie na refina większego. Cały czas go używam. Kozak. Kozak mieczyk. I właśnie on bije cały czas ulta, z ulti, skacze, więc Elemental Master dla niego byłoby kozak sprawą. Spoko broń, jeszcze jak mam połączonego z Xingqiu, co każdy autoataczek zadaje, co nawet z Elemental Skilla nakłada Hydro. I z ulta też na ulta. Z Elemental Barsta też nakłada Hydro. Więc fajny mieczyk, jak ja mam ten. Tidal Shadow, bo ma podstawowy atak, 41% ataku. Ale mi się wydaje, że Elemental Mastery to będzie lepsze, bo cały czas skacze, mało autoataczku zadaje. To może być kozak. Dobra, myślałem, że to lipnie będzie, bo żadna postać nie wypadła, ale taki mieczyk, kozak. Co sądzicie o nim? Dobrze będzie działał, tak mi się wydaje. A co według waszej opinii? Da radę? Mam nadzieję, że tak. 20 poleciało. Lecimy kolejną dziesiątką, czyli rzuciliśmy właśnie 30 losowań. Co nam da? Co nam da? Feral Shadow. Wiadomo, to co zawsze. Raven Bow. Skyrider. No. Razor znowu. Dawno nie było pięciogwiazdkowej postaci. Nawet jak będzie te z darmowych losowań. To też mi się będzie podobało. Tylko żeby po prostu ten pity się zresetowało i żeby już szła kolejna kolejka. Przydałoby się jakoś szybko, żeby coś pięciogwiazdkowe poleciało. Dobra, Razor jest ok. Bo właśnie Elektro potrzebuje postać. I jak miał Razora, to by może dobrze działał też z tą bronią. Bo tam było Hydro albo Elektro. Zobaczyłbym. Jak to w ogóle ten Razor działa. Dobra, i tyle, co? Razor, no nic. Dajmy sobie 30 losowań, zalosowaliśmy. Dajmy mu konstelację. I zobaczmy, co sobie może na drugiej konstelacji teraz działać. Zwiększa crit rate przeciwko przeciwnikom, którzy mają 30% HP. O 10%. Jeśli przeciwnik ma 30%, to zwiększa krytyka o 10% dla tej postaci. No, 30% trochę mało, to już tak końcowa faza, że już przeciwnik pada. Ale zawsze to troszeczkę damage'a zawsze pod koniec będzie lepiej. Będziemy może na równi szli, już jesteśmy na lowie, on jest low, ja jestem low, nie mam już jedzonka, to tutaj wpada z krytem. Zawsze coś tam pomoże. 30 razy losowaliśmy, kolejne 10. I 1600 primo gemów. Ale boli. 40 losowań poszło. Zobaczmy, co z kolejnej, czwartej dziesiątki nam wypadnie. Feral Shadow, no dobra. Slingshot, no. Razor znowu. Dobra, 40 poszła. Ja wolałbym Yanfei, bardzo, bardzo wolałbym Yanfei, bo ją mam bardzo ulepszoną dobrze i często... Jean. Nie wypadła nam Yelan, ale Jean wypadła, pięciogwiazdkowa postać. Dobra, mam Jean, używam ją cały czas z moim gamingiem, dobrze działa, bo jeśli gaming się leczy, albo to w tej no broni jak zmienię, to lipnie będzie. Mam broń takie coś, że jeśli się leczę, albo spada HP, rośnie HP, to zwiększa mój damage. I dlatego jak wrzucam sobie ulta na początku na przykład, żeby się wyleczyć, to z każdym tickiem zwiększa swój damage właśnie gaming. No i dlatego dobrze mi działa. Dobra, zobaczmy sobie. No dobra, pięciogwiazdkowa postać. Jestem zadowolony. Teraz akurat chcę jej wziąć Ascenda. Jeszcze 5 mi brakuje Hurricane Seedów. A te rzeczy mam już, tylko po prostu muszę wymienić na wyższe poziomy. No dobra, chociaż pierwsza konstelacja. Zawsze to coś. Będzie lepiej leciutko działało. Gale Blade. Co to jest Gale Blade?
talenty. To jest ten elemental skill, zwykły skillek. Ale co to będzie nam zwiększało? Zwiększa pulling speed, czyli jak podczas ładowania Gay Blade'a, to w koło leci ten. Taki wir robi. To chyba ten wir będzie zwiększony. After holding for more than 1 second. I zwiększa damage zadany o 40%. Czyli wirują potwory szybciej i dostają obrażenia szybciej po jednej sekundzie. To czym dłużej ich przytrzymam, tym szybciej będzie wirowało to Gay Blade i zada damage o 40% większy po aktywacji. No spoko. Jak na pierwszą konstelację, to nawet nie najgorsza. Ale dalej. Dla Razora trzecia konstelacja zwiększa Lightning Funk, czyli zapewne to jest elemental skill. Nie, ulcik. Ulcik to jest. Elemental Burst zwiększa o 3 punkty. Nice. Biorę. Bo akurat on ma dobrego ulta, bo podwaja swój damage. Zobaczcie sobie to. Immune to damage inflicted by Electro, czyli nie dostaje obrażeń od Electro, ładnie. Ale tu bardziej mi chodziło o to, że ma tutaj coś takiego na ulcie, że podwójny damage z fizyki zadaje, więc autoataczki bardzo dobrze sobie tutaj działają. No ale nic, no dobra, lecimy dalej. Zalosowaliśmy 40 razy. Ostatnia dziesiątka leci, tak jest. Wisze. Dziesiątka ostatnia, zobaczymy co nam poleci. Jeszcze mamy sporo tych primogemów. To akurat na pewno jeszcze raz zalasujemy i wtedy będziemy mieli 100% szans, że nie wypadnie już załóżmy nam Jin, tylko powinna wypaść nam Yelan. Nawet na tej konstelacji zerowej to mam nadzieję, że nam wypadnie. Będziemy tutaj, mamy już 10 pity, będziemy mieć, dorzucimy 50 pity, więc w następnym losowaniu, więc bardzo duża szansa jest, że w ciągu tych 60 losowań wypadnie nam ta nasza Yanfeika. To co? Lecimy. Nie Yanfeika, Yelanka, co ja mówię, Yelan. Dobra, go. Ostatnie 10. Zobaczmy, co nam tu dzień przyniesie. Ostatnie 10. Yanfei albo Yelan. Yanfei albo Yelan. Yelan to nam nie wypadnie, bo mam 0 pity. Ale Yanfei. Żadna broń. Sacrificial Sword. Mam go. Na moim, właśnie dobry on jest. Na mojego księciu resetuję mu Elemental Skilla. Mogę sobie łatwo naładować Elemental Barsta. Ale ja chcę postać! Ostatnie takie ładnie były losowania. Chcieliśmy tą postać z Fontaine'a zdobyć. Nie pamiętam już jak się nazywa. A tu dzisiaj... No dzisiaj to nie za specjalnie bym powiedział. Dwa razy nie było żadnej postaci. Dwa razy bronię. Tak jak mówiłem. Zwiększa... ma 40% szansy, żeby zmniejszyć CDK Elemental Skilla o 30%. O 30 sekund. Czyli jak Xingxiu ma 20 parę sekund Elemental Skilla, to sobie resetuje do zera i może dwa razy użyć Q. Czy tam E. No dobra, nie za specjalnie wyszło. No mogło być lepiej. Ostatnio właśnie jak losowaliśmy sobie naszą Furinę, to bardzo przyjemnie wtedy wyszło. Dużo losowań robiłem. Gaminga na C6, Furiny, dwie albo trzy chyba wypadły nam. To teraz to raz lepiej, raz gorzej. Odbieramy sobie jeszcze Battle Passa, nagrody. Teraz będę mógł sobie jeszcze elemental te zwykłe losowankę zarzucić, bo mam już 50 sztuk, 55 naszych wishów do wishowania permanentnego. Ale jeszcze nie teraz. Dzisiaj chciałem 50 właśnie tych rzucić na Yelankę. Yelanka nam się nie trafiła. Z pięciogwiazdkowej postaci trafiła nam się Jin. Postaci kilka wypadło. Możecie sobie zobaczyć, przecież widzieliście, oglądaliście ten odcinek. Następnym razem sobie albo rzucę kolejne na 50 na Yanfeikę, albo po prostu 50 pójdzie na te permanentne wishy, bo nie mam ani Mony, Kichinga, nie mam Kekingu. Ani nawet Kiki.
Nie mam ani jednej z tych trzech postaci. Dużo postaci nie mam, więc każda postać dodatkowa nam się przyda. Na pewno w międzyczasie jakiś odcineczek też bym może nagrał, jak sobie coś robię właśnie z tą postacią, którą sobie tutaj bym kupił, Beidou. Fajna ona jest, kapitanem statku. No i właśnie jak się fabule z nią grało, to przyjemnie, przyjemnie. Fajnie wyglądała, wygląda kozak. Nie wiem jak tutaj wygląda pod względem damage'a, ale tak wygląda na mocną postać. Kapitan załogi The Krax, Unbound and Forthright Woman, czyli nie do zatrzymania kobietka. Dobra, to co? Powiedzcie, napiszcie w komentarzu, czy coś tam losowaliście u siebie, czy nie, czy sobie na razie to odpuszczacie, bo już za już macie jeden z poprzednich wishów. Ja nie miałem, będę starał się ją jeszcze raz zdobyć. 10 losowań, 50 jeszcze dorzucę. Mam nadzieję, że się trafi na następnym pity, bo się zresetowało nam przed ostatnią dziesiątką. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Yo, yo.